Crowded Fallout to bardzo krótka gra, którą kupiłem za 5 euro i mimo tego, że ją przeszedłem, to nie do końca jestem usatysfakcjonowany. Zanim jednak przejdę do wniosków, do których doszedłem dzięki tej grze, opowiem szybko o fabule. W Crowded Fallout wchodzimy w buty Menela. Menel spędza dzień jak codzień, żebrząc na ulicy. Wieczorem ogrzewa się przy płonącym koszu ze śmieciami, gdy nagle słyszy strzały. Bohater sprawdza, co dzieje się w zaułku i trafia na konającego mężczyznę, który przekazuje mu tajemniczą walizkę. W ostatnich słowach każe mu uciekać na prom. Za plecami Menela ukazuje się zjawa, która go goni, a gracz musi przed nią uciekać przez kilka zatłoczonych poziomów. Mimo krótkiej rozgrywki możemy zakończyć grę na aż 3 sposoby. Jedno z nich ujrzymy w kilka minut od rozpoczęcia gry, co przypomina mi 4. część gry Far Cry. Dźwięki w tej grze są oszczędne i powtarzające się. Czasami występuje jakaś muzyka, ale przez większość czasu słyszymy gwar tłumu i mieszające się w jedno rozmowy ludzi. Czasem można mieć wrażenie, że niektóre ze słów da się zrozumieć, ale jest to tylko wrażenie. Postacie, z którymi rozmawiamy, nie mają głosu. Rozmowy prowadzimy za pomocą tekstu. Mogę wyróżnić w temacie dźwięku to, że gdy upiór zbliża się do nas, dostajemy informacje w postaci przytłumianych szumów otoczenia i coraz intensywniejszą melodią oraz brzdękiem, jakie wydaje ten duch. Co w tym specjalnego? Otóż wpływa to też na gameplay. Nie musimy patrzeć, jak daleko jest upiór, tylko zwiewamy jak najdalej, gdy go słyszymy. Jednak gdy mamy go na oku, zobaczymy nagłe cięcia kamery na twarz prześladowcy. Ten detal robi wrażenie i nadaje grze filmowy styl. Ten, jak to nazwałem, filmowy styl objawia się też wizualnie. Obraz wygląda, jakbyśmy oglądali akcję na telewizorze kineskopowym, co po raz kolejny nadaje klimatu oraz sprytnie chowa niedoskonałości w modelach trójwymiarowych. Oczywiście nikt nie ukrywa ubóstwa w tym aspekcie. Oprawa jest prosta, ale w połączeniu z efektami obrazu i oszczędnym oświetleniem gra może się podobać. Głównym zadaniem na każdym poziomie jest utorowanie sobie drogi do wyjścia, zbierając potrzebne do tego przedmioty. Gdy zjawa nas dorwie, przedmioty zmieniają swoje położenie, ale tych wariantów jest mało. Na przykład w dyskotece opaski na rękę mają 3 określone miejsca, a w etapie blackout zmieniają się drzwi, które możemy otworzyć. Łatwo zapamiętać układ poziomu i próbować przechodzić go coraz szybciej. Jest to proste i wręcz nudne, gdyby nie tytułowy tłum, przez który bohater musi się przedzierać, a czasem jest to frustrujące. I chyba tak miało właśnie być. Gracz może biegać lub wykonać większy skok, żeby przedrzeć się przez grupki ludzi. Te czynności zmniejszają pasek wytrzymałości naszego Menela, bo ten choruje na astmę. To kolejna podstawowa mechanika tej gry, czyli machanie inhalatorem i wdychanie roztworu w celu poprawy sytuacji zdrowotnej. Zawsze o to dbałem, co przypłacałem częstym spotkaniem z upiorem. I tutaj trochę ponarzekam i zaraz lecimy do podsumowania. Dzięki tej produkcji doszedłem do wniosku, że nie lubię mieć prześladowcy w grze. Rozumiem, że coś, co ciągle goni i chce mnie zabić, nie ma mi sprawiać przyjemności, ale nie wywołuje to we mnie strachu lub uczucia pośpiechu, a daje wrażenie zmęczenia i frustruje, bo przebiegam przez lokacje bez możliwości zatrzymania się i pomyślenia. Jest to pewnie spowodowane tym, że lubię lizać ściany w grach, a tu jest mi to odbierane. Ostatnio gram w Resident Evil 2 i mam tam ten sam problem z panem X, ale jeszcze wspomnę o tym przy okazji recenzji tej gry. Wiem, że jest to zrobione poprawnie, bo spełnia swoją rolę, ale ja tego nie lubię i trochę żałowałem zakupu. Crowded Fallout to strasznie krótka gra. Misja naszego bohatera z astmą jest prosta tak samo jak oprawa audio, wideo oraz rozgrywka. Jednak gdy te wszystkie aspekty składają się w całość, dostajemy całkiem ładny i dobry straszak, za którego dużo nie zapłacisz. Początek gry mnie zainteresował, ale szybko mi się to znudziło. Ja już do tego nie wrócę, a ty sam zdecyduj, czy w to zagrasz. Pozdrawiam.